Hej, jestem Greg i dziś pokażę Wam, w jaki sposób korzystamy z syntezatora modularnego przy wykorzystaniu tych oto kabli. Co to jest syntezator modularny? Zacznijmy może od historii. Historia syntezatorów w ogóle zaczęła się w latach 60. i tak na dobrą sprawę wszystkie syntezatory na początku w latach 60., pod koniec lat 60., prawie wszystkie były syntezatorami modularnymi. Wyglądały one mniej więcej właśnie w taki sposób i dopiero później takie firmy jak Moog, Korg, Roland zaczęły robić te syntezatory, które my kojarzymy z kultury popularnej, czyli te z klawiszami. My mamy taki syntezator tutaj, jest to właśnie Korg Minilog. I żeby opowiedzieć Wam trochę więcej o tym, czym jest syntezator modularny, paradoksalnie zaczniemy od syntezatora standardowego, tradycyjnego, takiego jakiego kojarzymy i zrobimy po prostu porównanie, czym różni się jeden od drugiego. I to w najfajniejszy sposób, myślę, że wytłumaczy Wam o co chodzi w tej oto tutaj skrzyni. Czym różni się syntezator tradycyjny, tak jak właśnie Korg Minilog, od syntezatora modularnego? Odpowiedź mamy tutaj na tym panelu przednim. Panel przedni Minilogu, widzimy, że mamy tutaj masę pokręteł. I te pokrętła tutaj są pogrupowane na różnego rodzaju sekcje. I te sekcje tutaj odpowiadają różnego rodzaju modułom, które mamy w naszym syntezatorze modularnym. Z czego w przypadku Miniloga one są już prefabrycznie ustawione, czyli mamy ustawione poszczególne sekcje tak jak one mają być i tak to już wygląda, tak sobie producent Korga Miniloga wymyślił, że poszczególne sekcje idą w poszczególnym właśnie torze syntezy i tak on jest zbudowany. W przypadku syntezatora modularnego te poszczególne sekcje, które są odpowiednikiem sekcji, które będziemy mieli w Korgu Minilogu, my ustawiamy dokładnie w jakiej chcemy kolejności i potem łączymy je ze sobą specjalnymi kablami. Sekcje, które mamy w Minilogu i które odpowiadają sekcjom w naszym syntezatorze modularnym są następujące. Mamy sekcję oscylatora, tutaj widoczną tu. W przypadku naszego syntezatora mamy sobie kilka oscylatorów tutaj. Mamy oscylator klawisa Twin Waves, Qubit Chord, Mutable Instruments Platz, i jeszcze tutaj też kilka innych specjalnych oscylatorów, które na przykład generują dźwięk podobny do 808. Następnie mamy sekcję tutaj miksera, które ustawiają w jaki sposób poszczególne oscylatory będą ustawione względem siebie. W przypadku naszego modulara sekcję miksera mamy na końcu, po to, że w ten sposób jest po prostu logiczniej, że kable idą w tą stronę. Następnie mamy sekcję filtra, która odpowiada za charakter brzmienia i w przypadku naszego syntezatora modularnego mamy sobie tutaj Mutable Instruments Ripples oraz specjalny, bardzo efektowy filtr Dopfera, który nazywa się Wasp. Następnie sekcja modulacji, czyli to jest sekcja, która odpowiada za tym, w jaki sposób dźwięk będzie zachowywał się w czasie, w jaki sposób będzie oddziaływał na to, jak działa filtr i tak dalej. W przypadku syntezatora modularnego mamy całą masę modulacji. Mamy na przykład Make Noise Maths, bardzo taki słynny kalkulator w pewnym sensie, który jest zarówno mikserem, ale może też służyć do modulacji. Mamy sobie świetny generator obwiedni, Chaos Zadar. Mamy tutaj też bardzo ciekawe urządzenie do modulowania, które ma w ogóle joystick, którym możemy poruszać i tak dalej. I na końcu mamy też w przypadku Miniloga sekcję efektową. I w naszym modularze mamy tutaj moduł, który odpowiada za różnego rodzaju efekty, takie jak delay, reverb, phaser, firmy Happy Nerding FX8 Pro. Następnie wszystko idzie tutaj do outputa, czyli wysyłamy nasz dźwięk dalej do interfejsu muzycznego, do słuchawek, gdziekolwiek. No i w przypadku Miniloga też mamy kabelkę. W jaki sposób my korzystamy z syntezatora modularnego przy pracy nad naszą muzyką? Jest kilka dróg, takie dwie, z których korzystamy najczęściej, to nagrywanie brzmienia, które
już zostało wcześniej stworzone w wersji demo do jakiegoś utworu. To jest najczęściej brzmienie, które zostało do którego został wykorzystany jakiś podstawowy instrument i my korzystamy z największego atutu syntezatora modularnego, czyli tego, że jesteśmy w stanie w nim zrobić absolutnie niesamowicie żyjące i organiczne brzmienia. O! Nie. Tak. Tworzymy ten motyw na nowo. Tworzymy ten motyw w taki sposób, żeby on był fascynujący, żeby opowiadał jakąś historię, żeby cały czas się zmieniał i żeby przez to cała muzyka miała charakter o wiele bardziej organiczny. Drugim sposobem, z którego korzystamy z syntezatora modularnego, to pełna improwizacja. Nie sugerujemy się tym, co było wcześniej, bierzemy ten syntezator, ustawiamy na nim jakiegoś patcha, nagrywamy jakieś drony, nagrywamy jakieś dziwne melodie i potem po nagraniu tego zostawiamy to tak, jak jest, albo drugą drogą jest to, że tniemy to, robimy z tego loopy, korzystamy z filozofii tworzenia muzyki hip-hopowej, loopujemy i ustawiamy w ten sposób brzmienie. Teraz popatrzcie, jak korzystamy z syntezatora modularnego, żeby nagrać motyw do naszego nowego utworu Gloria. Okej, to zaczynamy. Podłącz. Żeby to zrobić, korzystamy z interfejsu Arturia BeatStep Pro. Mamy tutaj w tym kablu podpiętą informację o wysokości dźwięku. Podłączymy Multiple Instruments Plec, który jest absolutnie wspaniałym oscylatorem i posiada bardzo dużo możliwości animacji brzmienia. I... no i nic. Kolejny kabel. Widzimy sygnał. Coś już się dzieje. Jest to strasznie nudne. Korzystajmy z modulara, podpinajmy, żeby ten dźwięk stał się bardziej fascynujący. Dobra, co ja robię? Nudne. Jeżeli przekręcę na przykład to, zróbmy teraz tak, żebym ja tym nie musiał kręcić. Nudne. LFO, Make Noise Muffs. I spuszczymy teraz. Nudne. Pójdźmy dalej. Pokrętło, pokrętło. Nudne. Trochę ciemniejsze. I jaśniejsze. Pokrętło. Nudne. Zrobimy tak. Wrócimy, mamy to, ale... no, jest to trochę nudne. Nie ma tutaj jeszcze zbyt dużej ilości... więcej modulacji. Zróbmy, żeby to brzmienie żyło. Więcej modulacji! O, i zaczyna się nam to brzmienie robić ciekawe. Filtr. Mamy filtr. Więcej modulacji. Coraz bardziej ciekawe. Sucho. Efekt. Przestrzeń. Przełączymy moduł... efekt. Gigantyczny reverb. Interesujące. Przestawiamy na trafić na brzmienie, z którego jesteśmy naprawdę zadowoleni. Kabli już się zrobiło trochę dużo, ale jest to bardzo proste brzmienie. Jest to brzmienie, które składa się jak na razie tylko z jednego oscylatora. Kolejne. Kolejny oscylator. Nie stroi. Nie mogę tego nastroić. Tak więc, jak widzicie, poeksplorowaliśmy troszkę naszego modulara, zrobiliśmy tutaj wielkie spaghetti, stworzyliśmy interesujące i ciekawe brzmienie. Jeżeli chodzi o pracę przy modularze, bardzo często mamy do czynienia z czymś, co z angielskiego nazywa się happy accident, czyli szczęśliwe wypadki. Chodzi o to po prostu, że siedzimy, podłączamy różne rzeczy, czasami nawet losowo, i bywa tak, że wyskakuje nam coś niezwykle inspirującego, niezwykle ciekawego, niezwykle klimatycznego, i w takim przypadku oczywiście wiadomo, że trzeba to czym prędzej nagrać, po to, żeby można potem było to kreatywnie i w ciekawy i fajny sposób wykorzystać. Modular jest urządzeniem dosyć wymagającym. Wymagającym od nas dużo czasu na to, żeby poznać to wszystko, gdzie co łączyć i w jaki sposób. Dużo zaangażowania, ale daje też niesamowicie dużo fanu, niesamowicie dużo radości, jest bardzo inspirujący i jak najbardziej nadaje się do robienia muzyki w absolutnie każdym stylu, również w tym bardziej mainstreamowym, który my chcemy na naszej nowej płycie Wam zaprezentować. Wielkie dzięki za
obejrzenie tego wideo. Dzięki, że dotrwaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że było to dla Was interesujące. Koniecznie napiszcie nam w komentarzach, czy podoba Wam się content z syntezatorem modularnym i czy chcielibyście, żebyśmy tworzyli go więcej. Kliknijcie też w lajka, dajcie może nam suba. To jest coś, co bardzo pomaga nam i bardzo też nas motywuje do dalszej pracy. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym wideo.